Konfederacja, wolność i niepodległość. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, obiecano nam swobodę przemieszczania się, obiecano nam swobodę działalności gospodarczej w skali kontynentalnej, obiecano nam swobodę przepływu kapitału i dóbr i to wszystko jest w tej chwili odbierane przez kolejne regulacje, które do nas przychodzą z Brukseli. Chodzi o to, że jeżeli politycy w systemie demokratycznym wszyscy wiedzą, że muszą rezonować wyłącznie poglądy prounijne, to jadą do Brukseli nie reprezentować twardo, tak jak na przykład politycy z Niemiec czy z Francji, interesy swoich społeczeństw, swoich gospodarek, tylko jadą do Brukseli po to, żeby dostać ten certyfikat dobrego Europejczyka i oni go dostają, ale zawsze dostają go za cenę ustęp. Ja mam marzenie o Polsce niepodległej. Dzisiaj mamy święto narodowe i mi się marzy Polska, która jest dumna i która sama stanowi swoje regulacje gospodarcze, a nie przyjmuje je wszystkie przez kserokopiarkę z Brukseli. Uważam, że powinniśmy odrzucić ten cały pakiet nowych polityk unijnych, które Morawiecki zaakceptował na Radzie Europejskiej w 2020 roku, wracając do Polski, oszukując społeczeństwo, że uzyskał tam miliardy, a uzyskał to, że będzie nas to kosztować 900 miliardów złotych, żeby zrealizować to, na co się pozgadzał, nie licząc celów z KPO, które w tajny sposób w ogóle negocjowali i przedstawili to, że jakieś pieniądze przywożą, my płacimy odsetki, a mamy program na 30 lat do przodu do realizacji. To jest absurd. To nie wynika z traktatów. To wszystko trzeba odrzucić i zobaczyć, co Unia Europejska zrobi. Zostać przy traktatach, na które się zgodziliśmy, Polacy głosowali w referendum. Już traktat lizboński był błędem. Na czym Polacy głosowali w referendum? Trzy swobody przepływów, tak? Ludzi, kapitału i dóbr. No nie. Temu nie jesteśmy przeciwni. Chcę panu powiedzieć, że wcześniej zostały sprawdzone traktaty wszystkie unijne, zgodne, czy są zgodne z prawem polskim. Pani redaktor, pani doskonale wie, że w Trybunale Konstytucyjnym była zasada tak zwanej przyjaznej wykładni. Wie pani, co znaczy? Tak naginali konstytucję, żeby zawsze wyszło się wszystko zgadza. A wartości wspólnotowe? Wartością jest pokój, współpraca, dobrobyt. I to można robić z Unią, można bez Unii. Praworządność jest wartością, czy nie jest? Zależy, kto jak ją definiuje, pani redaktor. Przecież cały ten spór, który mamy od kilku lat, polega na tym, że każdy przez praworządność rozumie, co chce. Na przykład eurokraci przez praworządność rozumieją, że oni decydują. Mówiąc, chodzi o to, żeby Ziobro rozumie, że on obsadza sądy. No i gdzie jest praworządność? Najprościej... A propos pana posła Bosaka, czy wy planujecie razem z panem Ziobro startować? Bo on dokładnie właśnie... Ale po co mielibyśmy to robić? No, to wygląda na to, że chyba macie takie plany, bo mówicie dokładnie to samo, więc... A może pan jest z nim wystartuje, skoro macie taki sam program w sprawach unijnych? Niczym się nie wy też popieracie Fit for 55. Popieracie podobnie jak Ziobro, Europejski Zielony Ład, KPO, Fit for 55, centralizację Unii Europejskiej, Traktat Lizboński. Popieramy wolny handel, popieramy współpracę. Ale macie zamiar wyprowadzić z Unii Europejskiej? Proszę powiedzieć, nie macie zamiaru. Mówię wielokrotnie publicznie o tym. Bo mówi pan, że chciałby, żeby Polska była niepodległa. To co znaczy, że jest niepodległa? Pani nie wie, co znaczy niepodległa. Na przykład to, że ostateczną instancją nie jest dla nas Trybunał w Luksemburgu. Uważa pan, że Polska jest niepodległa, tak? No traktatom, tak. Są reinterpretowane i pani musi tańczyć tak, jak pani zagraje. Jako polski polityk i podobnie ja muszę. Jeżeli Polska jest niepodległa, to znaczy, że chciałby pan wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Nie, chciałbym, żebyśmy uczestniczyli we wspólnocie tego, co obiecano Polakom w momencie przystąpienia. Swobodnego handlu, swobody podróżowania, swobody przepływu kapitału w pewnych granicach, a nie tego, że będzie nam się mówić, jaki mamy mieć typ ogrzewania w domu, albo jaki mamy mieć typ silnika w samochodzie, bo to jest absurd. I dla mnie to, co dzisiaj usłyszałam i to, co słyszę z pana ust, to jest wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. No to będzie pani tylko zmieniać piecyk z gazowego na jakiś nowy. Uważam, co robił. No właśnie wszystkie... Stawialiście na gaz, a Unia wam zakazała teraz. To się wygupiliście. Wszystkie wiatraki, które powstały w ostatnich latach do dzisiaj były na podstawie decyzji... Sieci gazowe samorządy w całej Polsce budowały. Konfederacja, wolność i niepodległość. Konfederacja, wolność i niepodległość.